Dzień dobry, dawno się nie odzywałam z żadnym holem, więc pomyślałam, że to będzie super okazja, ponieważ właśnie wróciłam, słuchajcie, z rynku, nie z miasta. Wróciłam właśnie do domku, słuchajcie, byłam na Solce, poszłam na 10 minut, byłam ogólnie dwa razy, byłam wczoraj i byłam dzisiaj, także myślę, że tak pod... Co my mamy? Poniedziałek. Pod koniec tygodnia, jakoś bliżej weekendu, pójdę jeszcze raz. Później może za dwa tygodnie, czy jakoś tak i opaleniznę sobie fajną jakąś zabiorę do Hiszpanii. Dobra, ale nie o solarium. Byłam na małym shoppingu i jak zwykle jestem bardzo miło zaskoczona i zadowolona. Za chwilę Wam pokażę najpierw taką stronę, stronę... spożywczą, tak, siatka z Butsa, będzie trochę ciekawostek z Butsa, ale też tu wrzuciłam sobie rzeczy spożywcze, bo nie chciałam już tachać 50 siatek, więc jest też, słuchajcie, Tesco, wyciągam, bo się boję, że tu coś mi się popsuje, pogniecie, także tak, co zakupiłam? Zakupiłam pieczarki, ponieważ ostatnie dziewczyny do roboty przyniosły, słuchajcie, najpierw Kasia, potem Betty, przyniosły leczo i tak po prostu mi narobiły smaka, że będę robić leczo. Tak, zaraziły mnie, albo bardziej zainspirowały, ja wolę teraz określenie. Tutaj mamy cukinię, moja cukinia. Dalej, zakupiłam jogurty, jakaś nowość, nie wiem, skusiłam się po prostu. Jeszcze gdzieś jest trzeci, tam gdzieś se leży. Z Millera, Corner i tu jest jakiś musli czekoladowy, bananowy. Płatki jakieś z czekoladem, z bananem, także takie jakieś będziemy próbować. Była akurat taka promocja, że trzy za coś tam. Nie wiem, gdzieś tu jest jeszcze chyba trzeci. O, jest. Jest trzeci. Były chyba 3 za funt 50, coś takiego. Także wzięłam 3. Tusiowi wzięłam takie z Cadbury, on bardzo lubi. Taki mus czekoladowy. Gracjan bardzo lubi, także wzięłam młodemu. Mi i Oliwce jeszcze wzięłam takie inne, czekajcie. Nie byłam pewna, czy Gracjanowi zasmakuje, dlatego wiedziałam na pewno, że z czałem w dziesiątkę będzie czekoladowy, a nam wzięłam taką nowość deskową. I to jest jakieś toffee sandy. Ale wiecie, bita śmietana i posypane, no ale zobaczcie, do kawy. Niam, 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 niam. Także aż normalnie moje oczy wołały, weź nas. Bita śmietana, bo u mnie bita śmietana do kawy musi być. Dalej wzięłam mieszankę, miks taki vegetables, różne warzywa, ziemniak, marchewka, port, bulka, coś tam do zupy. Ja bardzo lubię rosół na czymś takim robić, oczywiście z mięsem. Wzięłam kiełbasę toruńską, nie było żadnej śląskiej, podwawelskiej, była tylko toruńska, więc wzięłam do leczo. Dalej wzięłam też mięso mielone. Mięso mielone jest mi potrzebne do cheeseburgerów, które macie już na kanale. Mam po prostu zadanie zrobić jeszcze jedno, tak dzieciom zasmakowało. Do tego też właśnie kupiłam te ciasto, także puff pastry. Dalej biała kiełbasa, ta taka niemiecka, uwielbiam. Dalej słodka papryka, tak fajnie pakowana. Ja bardzo lubię te papryki, one są fajne, więc wzięłam do leczo oczywiście, ale i na kanapki. Dalej przechodziłam i w lodówkach były, słuchajcie, w zamrażarkach, porzone nic innego jak ananasy. Uwielbiam ananasa z puszki, właśnie zapomniałam, wiedziałam, że miałam coś kupić. Chciałam ananasa z puszki do wyjadania. No i wzięłam sobie to do szejka, który sobie robię, tego proteinowego. Także ananasek. No i tu jest taka ciekawostka, bo pierwszy raz to widzę, nie było to wcale takie tanie, bo 2 funty, jak na te wszystkie tutaj jogurty, to naprawdę nie mało. Wygląda przepysznie i ma to być jakiś taki masełkowy, taki jogurt masełkowy, taki maślany jakiś, o smaku banana. Nie wiem, były 3 smaki, jak to nam posmakuje, to myślę, że kupię jeszcze raspberry. Było raspberry. Także to są zakupy. Dalej, tutaj jeszcze bazylia. Ja lubię dać troszeczkę bazylii na wierzch, jednak mimo wszystko, jak nawet zrobię leczo.
Tu wzięłam do surówki, bardzo lubię marchewkę z majonezem, ze śmietaną, z solą, z pieprzem. Ser do cheeseburgerów i ogólnie do użytku codziennego. Dalej Milky Bars, wyszły takie jakieś Milky Slice z Nestla, takie kanapeczki, więc wzięłam dzieciakom do lunchboxów. No i tu chyba ostatnie trzy rzeczy spożywcze, dalej będzie już buc. Wzięłam mi i Oli wzięłam Instant Oats Berry and Cherry, a sobie wzięłam Instant Oats Cinnamon, czyli mamy tutaj płatki owsiane, czyli coś jak owsianka taka, wiecie. No, także taki porridge tak zwany. Także sobie z cynamonem Olive Berry. No i śmietana. Śmietana musi być zawsze do czegoś. Ostatnio mi właśnie do czegoś zabrakło, więc wziąłam od razu śmietanę. Teraz przejdźmy troszeczkę do takich bardziej kosmetycznych, dlatego że zakupiłam te rzeczy w Butcie i mega się cieszę, bo trafiłam na fajną półkę z promocjami. Gazetka, gdzie sobie śledzę jakieś nowości, więc fajnie. Takie coś, ja nie wiem, generalnie jeszcze tego nie miałam, Pen and Spray Kit i jest to jakieś, słuchajcie, podwójne działanie i ma to, ma być to na pęcherze, na jakieś odciski i tak dalej. Są tutaj dwa produkty i słuchajcie, to było przecenione, nie wiem chyba, nie wiem z ilu, pod spodem tu widzę jakąś jeszcze cenę 3 funty, teraz było za 50 pi, nie wiem jaka jest oryginalna, ale jeżeli było na 3, to pewnie to kosztuje 6, 7, 8 funtów. Także za 50 pi. Nawet jak się nie sprawdzi, to nie pożałuję. Maszynki, tym razem wzięłam takie sobie i oliwce. To mnie właśnie skusiło, La Roche-Posay. Nic innego jak taka mgiełka do twarzy. Fajnie, że spojrzałam właśnie też na gramaturę. Jest 75 ml i super sprawa. 50 filtr, 50. Chcę to wziąć właśnie ze sobą na wakacje. Mam nadzieję tylko, że mi pozwolą to przewieźć. Pi, więc na tych wyrzucą, nie będzie mi szkoda, ale fajnie, fajnie się tak spryskać, jak będzie mocne słońce. Dalej za 50 pi na przecenie Hawaiian, taki balsam do ust dla Oliwii. Dalej dla mnie i dla Oliwii. Słuchajcie, wzięłam taki. Zaraz sobie w ogóle wsikam, bo jestem ciekawa. Ładnie pachnący. Misguided Girls Power Collab Dry Shampoo Girls Power Fragrance. Amazing All Absorption Without White. No, niby, żeby nie zostawia białych śladów. Taka. Pokazywałam Wam na takim tym, na stories. Te szampony. Także miałam się skusić na ten tropikalny, ale zaryzykowałam, że na razie ten nam wystarczy. Tym bardziej, że jeszcze jeden mamy jakiś w domu. To jakaś nowość, ja lubię z Oliwią sobie czasem spsikać włosy. No i słuchajcie, coś po prostu niesamowitego. I gdyby były różne zapachy, myślę, że wzięłabym wszystkie, ale stwierdziłam, że po co mi 50 świeczek. Gdyby były różne, chociaż dwa rodzaje, wzięłabym wszystkie, wykupiła. Słuchajcie, świeczki. Świeczki z Yankee Candle to są te large. Największa pojemność za 2 funty 39 pi. 2 funty, dziewczyny, to jest za po prostu, ta świeca kosztuje 21-22 jakoś funty, ja mam ją za 2. No powiedzcie same, wzięłam oczywiście 3 albo 2, nie wiem. Fakt, że jest to bardziej takie na zimę, ale do kuchni, tak myślę, że tak na wiosnę, naprawdę super, za 2,39 po prostu nie mogłam nie wziąć. Christmas cookie, ja bardzo lubię ten zapach ogólnie w zimę i w czas takich świąt, ale 2,39 po prostu wzięłam i tyle. I się nie zastanawiałam, czy użyję latem, czy będą czekać do zimy. Wzięłam 3 i szczerze mówiąc mogłabym wziąć jeszcze z 2, ale już ciężko było mi dźwigać. Także wzięłam 3 te świeczki, super promocja, ja nie wiem dlaczego tak tanio, chyba całkowicie już po prostu te świąteczne się wyprzedały, czy coś, nie wiem. Patrzę co tu za paragon, z Tesco, to nie. Dobra, no i zaszłam do New Looka. New Look jest tuż przy Butcie i tam jestem, z tamtych zakupów jestem mega zadowolona. Już Wam pokażę, także już koniec spożywczości. Teraz będzie ciuchlandowo. Paragon trzymam, bo jest tu jedna rzecz, której nie jestem pewna, czy będzie dobra na moją córcie. Mam nadzieję, że tak. Zaraz Wam wszystko pokażę. Więc pierwsza rzecz, jaką widziałam, to takie bransoletki. Ja je uwielbiam, czasami żółkną, więc dlatego po prostu dokupuję sobie co jakiś czas. One są na gumce, idealne. Ja uwielbiam je łączyć, słuchajcie, z zegarkiem. Po prostu zakładam zegarek, wtedy właśnie te bransoletki i to razem tak pięknie współgra po prostu. Także takie bransoletki. Tutaj jest ich w sumie 2, 3, 4, 5, 6 bransoletek, słuchajcie. I one były przecenione. Czekajcie, bo coś mi się tu stało.
Obcięłam czy nie? Obcięłam. I one są przecenione. O, zobaczcie, tak wyglądają. Na dłoni wyglądają fantastycznie. I one były, słuchajcie, przecenione z 7,99 na 2,50. Także zobaczcie, 7,99 jest tutaj. O, 7,99, a ja dałam 2,50. Także po prostu super. Oliwce wzięłam koszulkę, wysłałam jej zdjęcie, jak była w szkole i mówi, mama, bierz, 8,99, wzięłam jej rozmiar 8, mam nadzieję, że będzie ok. No i chciała właśnie, ona uwielbia Rianę, nie Rianę, Boże, Ariane Grande, nie wiem, czemu ja zawsze mówię Rianę. Ariane Grande była biała i taka, ta mi się bardziej dla niej tak jakoś spodobała, nie widzę jej bardziej w białej, biała bardziej dla mnie. Taki kolorek, taki łososiowy. No i oczywiście Thank You Next, czyli piosenka, którą wykonuje Ariana Grande. Także wzięłam Oliwce tą. Nawet jakby powiedziała, że nie bierz, to i tak bym wzięła. Także 8,99. I Oliwce jeszcze wzięłam spodnie. I właśnie tutaj się muszę niestety, ale wyczekać, aż ona wróci. Nie wiem, no tak patrzę przy sobie, na sobie. Powinny być ok, nawet jak będą w kostce przykrótkawe, to też nic, bo teraz te 7/8 i w ogóle ta długość taka przed kostkę też jest modna. One są fajne, bo raczej nie wiem, co będzie wysoki stan. Fit high, no nie wiem, takie troszeczkę high waist, no niby wysoki stan, ale ona lubi, jej to pasuje, także fajne, są w pasie, są na te, na guziczki, kieszenie, no i one są takie całe pocięte, widzicie? Czarne, pocięte, także naprawdę, naprawdę fajne spodnie. Mam nadzieję, no i ten jeans jest taki dość elastyczny, więc naprawdę powinno być ok. Wiem jedno, że jakby były one na 14 lat, to chyba nawet byłyby może na mnie, albo na 15 lat z tego stoiska. I one były, słuchajcie, z tego 9,15, Generation New Look, cena, gdzie ty jesteś ceną? Gdzie ty jesteś ceną? Tu. One były z 20 funtów na funtów 10. Bardzo proszę. O, 19,99 i to czerwone 10 funtów teraz. Także za 10 funtów, słuchajcie, spodnie z New Looka. Oby tylko były dobre i oby się jej spodobały. To będzie super. Dalej, kolejna rzecz i też stoisko te takie młodzieżowe. Szukałam czegoś takiego idealnego, futerkowego. Wszystkie zawsze były na mnie jakieś takie przyduże, że wyglądałam jak taka niedźwiedzica. A to się okazało idealne. Nie byłam przekonana, wzięłam do przymierzalni i się okazało, że jest super. To jest na 152-158 cm na 12-13 lat i cena tego 20 funtów była wcześniej. Ja dałam funtów 8. Za 8 funtów, słuchajcie, taki bezrękawnik futerkowy. Szukałam, a czarny będzie mi pasować, słuchajcie, do wszystkiego, na każdą bluzę, koszulkę, podkoszulkę, super. No teraz nie będzie on widoczny, wiadomo, no bo mam coś czarnego na sobie, ale możecie zobaczyć, jak to wygląda. Szkoda, że nie ma kieszeni, bardzo lubię kieszenie, ale trudno. Jest taki też właśnie dłuższy, nie jest krótki, zobaczcie, idealny. Idealny, tak wygląda, mało widać, widzę. O, tak się teraz, żeby się odcinał. Także bardzo fajny, mega się z tego cieszę, 8 funtów, super. I ostatnia rzecz, słuchajcie, już... To będzie krótki filmik, ale trzymam właśnie jeszcze, trzymam paragon na wypadek tych spodni Oliwci. Słuchajcie, kupiłam sobie strój kąpielowy. Tak, odżałowałam, nie był tani, odżałowałam, wahałam się, 4 razy się zastanawiałam, ale mówię, kurde, po to pracuję, żeby sobie nie żałować. Wiem, że mam już strojów kilka, żadnego jeszcze nie przymierzyłam, naprawdę. Czekam jeszcze na 3 czy 4, które mają przyjść w przesyłce, ale ten po prostu nie mogłam przejść obok niego obojętnie. Stwierdziłam, że a co, raz się żyje. No i go kupiłam. Nie widać, jak on jest piękny, bo światło tutaj jest takie, jakie jest. Zobaczcie, on się tak mieni. On jest taki mieniący się, po prostu... No to jest taki... Bardzo mieniące się na takie różne kolory, to nie jest jakaś czerwień, on jest po prostu różnokolorowy. W słońcu będzie pewnie przepięknie. Fajnie, że jest tu wiązany, wziąłam sobie rozmiar większy, czyli 12. Z myślą, bo nie lubię, jak jest coś opięte, a to jest 12 i po bokach wiązane, więc sobie tutaj będę regulować. A stanik wygląda następująco. Pokażę Wam, o, tu jest, tak wygląda stanik.
Może mniej praktyczny, bo ja lubię mieć jednak odpinane ramionczka, ale do opalania po prostu sobie będę ściągać to i będę leżała w samych miseczkach. Niestety musiałam wziąć duży rozmiar, bo wzięłam 14. 8, rzekomo mój rozmiar taki 10, powiedzmy M-ka, był na mnie za mały, na pół, że tak powiem, cycka. 14,99 sama góra i 9,99 dół, czyli 25 funtów cały strój. No nie jest to faktycznie mało, zwłaszcza, że to tylko na wakacje, ale jest przepiękny. Jest przepiękny, a ja w strojach chodzę non-stop, więc generalnie go będę używać w przyszłym roku i tak dalej. Także tak wyglądają miseczki, one są tak pięknie mieniące się, tylko widzę, że tu światło nie dodaje, jak to się pięknie mieni, jak to będzie ładnie na opalonym ciele wyglądało. Miseczki są idealne, przymierzyłam, tu fajnie pod biustem można ścisnąć, górę sobie podwyżyć, także rozmiar 14 akurat jest idealny i tutaj też możemy wiązać. Gdyby były zapięcia już takie zrobione, byłby pewnie na mnie za mały, ale że można sobie wszystko tutaj wiązać, to jest idealnie. Także taki strój, to jest mój ostatni zakup, fantastyczny. Mega się cieszę z takich nieoczekiwanych i generalnie szłam po nic, tak naprawdę szłam po piasek dla kota, którego nie przyniosłam, ale stwierdziłam, że już za dużo mam toreb i nie wzięłam sobie żadnego niczego na kółeczkach i po prostu nie miałam ochoty ani siły tego dźwigać, a też nie chciałam brać taksówki, bo to jest dosłownie rzut beretem, więc po prostu piasek kupimy tutaj w Islandii za chwilę i tyle. Biorę się teraz za jedzonko, robię właśnie szybciutko, zrobię, myślę, że cheeseburgery jutro, a teraz zrobię na szybko leczo. Bardzo mam ochotę na leczo, takie fajne, takie pikantniejsze. Także dziękuję Wam za chwilę uwagi, mam nadzieję, że coś przykuło Waszą uwagę. Na pewno dzisiaj nagrywając live'a wspomnę o tych fajnych rzeczach, dlatego że warto zaglądać do New Looka teraz, bo są przeceny. No i warto szukać właśnie przede wszystkim tej półki. No po prostu coś fantastycznego, słuchajcie. Masakra, nie? Świeczka za 2,30, 2,40 z Yankee Candle, 21 funtów. Hello! No, chowam wszystkie rzeczy, robię sobie kawcie. Kawcie nie pokażę Wam, bo stoi oparty aparat, ale robię tą orzechową z Aldika. I co? No i się z Wami żegnam. Dziękuję Wam serdecznie za chwilę uwagi, mam nadzieję, że czymś Was zainspirowałam. Na razie cieplutko, do usłyszenia, buziaki Wam przesyłam. Bye!